Kiedy iCulture Orchestra przyjechała do Brukseli po wielogodzinnej podróży autokarami z Berlina, naszych uszu doszła informacja, news, jaki dzień wcześniej ukazał się we flamandzkich gazetach. Mianowicie informacja o tym, że Królewskie Konserwatorium w Brukseli, jego sala, w której dnia następnego iCulture Orchestra miała zagrać kolejny koncert swojej trasy europejskiej, budynek ten jest zagrożony, jego dach jest w fatalnym stanie i za brak remontu gazeta owa oskarżyła rodzinę królewską. Udało nam się dnia następnego odbyć próbę generalną w Królewskim Konserwatorium, w znakomitej sali tego miasta. Udało nam się również przy pełnej sali zagrać znakomity koncert zakończony owacją na stojąco. Widać z tego, że albo publiczność brukselska nie czyta gazet, albo na tyle kocha muzykę, że jest w stanie ponieść takie ryzyko dla całkiem nowego zespołu, który występował w tej bardzo prestiżowej sali.